Stare chińskie przysłowie mówi: dopiero kiedy komar usiądzie ci na jajkach, zdasz sobie sprawę, że nie wszystko da się rozwiązać przemocą. No, vlog dla pań ze specjalną dedykacją, a ja takie rzeczy opowiadam. Tak, no dzisiaj będzie vlog dla pań, będzie właśnie o komarach i o wróżbach z nimi związanych. Nie taki komar straszny, jak go malują, a przynajmniej ten nasz tutaj rodzimy komar, który tutaj nam latem, wiosną brzęczy i gryzie. No, tutaj trzeba od razu powiedzieć, że no nie trzeba używać żadnych tam środków chemicznych, bojowych i tak dalej, żeby ustrzec się przed komarami, no bo stare, te takie ludowe sposoby również są skuteczne. Tutaj muszę Wam podpowiedzieć, że komary nie lubią zapachu wanilii, a przede wszystkim lawendy oraz eukaliptusa, cedru, bazylii i czosnku. Można jeszcze inaczej bronić się przed komarami, jeżeli już jesteśmy na świeżym powietrzu, no i te olejki i tak dalej raczej nie zadziałają. Można po prostu iść trochę szybciej, ponieważ komar może przemieszczać się z prędkością taką przelotową 3 km na godzinę, a więc szybki marsz, no to tutaj już jest 5 km na godzinę. Można komarowi uciec. Dlaczego mówię, że on nie jest taki straszny? Otóż nasze te rodzime komary zamieszkujące polskie lasy, łąki, jakieś tam brzegi jezior i tak dalej, no są względem tych innych niedobrych komarów zagranicznych, tych importowanych, są o tyle fajne, że one są bardzo sterylne, chorób nie przenoszą. Także nie ma się co bać. No oczywiście, no, komar wpuszcza enzym, który tam powoduje, że krew nie krzepnie i cholernie swędzi, ale to nie jest źle. Bo jak już komar ugryzie, jak to się tak kolokwialnie mówi, no to z tego można się dowiedzieć, jaka przyszłość czeka taką pannę pogryzioną. Bo przepowiednie, wróżby, o których tutaj będę mówił, związane z komarami, dotyczą przede wszystkim pań. No więc, drogie panie, moje słuchaczki i widzki, już Wam mówię. Jeżeli musicie sobie teraz sięgnąć trochę pamięcią do tego okresu przedwakacyjnego, gdzie komary zaczęły się pojawiać, albo ewentualnie wykorzystać to na przyszłość, i przypomnijcie sobie, drogie panie, w które miejsce nastąpiło pierwsze ukąszenie komara, bo tutaj podstawą tejże wróżby jest ten pierwszy raz. O, pierwszy raz komara w danym roku. Jak to zwiastuje na przyszłość? Jeżeli, moje drogie panie, komar raczył Was ukąsić po raz pierwszy w tym roku w szyję, no to ktoś zaproponuje Wam luźny związek. Tutaj od razu się podeprę tym, iż moje tutaj te wróżby to nie są wyssane z palca albo też z tej plujki komarowej. One są zaczerpnięte z takiego czasopisma Wróżka. Oczywiście podam link do tegoż artykułu w opisie. Także jeżeli komar ukąsił w szyję, no to ktoś zaproponuje luźny związek. Także sięgnijcie pamięcią, jak to było, czy ktoś może w wakacje coś takiego, taką propozycję złożył. Jeżeli natomiast pierwszy raz to był policzek, tak, i tutaj od razu był bąbelek na policzku młodej, no przede wszystkim kobiety, no to miało to wróżyć romantyczną miłość, tak, no niczym pocałunek od komara w policzek, no to romantyczna miłość miała być. Jeżeli natomiast komarzyca, tak, bo też trzeba wiedzieć, że komary, faceci nie gryzą. No, komarzyce po to gryzą, bo potrzebują tej naszej krwi jako substancji odżywczych właśnie po to, żeby móc składać jaja, tak, żeby się rozmnażać. Po to jest im potrzebna nasza krew. Więc jeżeli taka komarzyca usiadła Tobie, moja widzko, na piersi, no to tutaj to jest zapowiedź tego, że Twoje uczucia będą odwzajemnione. Także tutaj, jeżeli pierś, to odwzajemnienie uczuć. Jeżeli natomiast na brzuszku, tak, na brzuszku brzuszek został pokąsany przez komara, to oznacza, że
nowa droga zawodowa przed tobą stanie otworem. Tak, to jest brzuch, to droga zawodowa. Teraz plecy. Plecy, no to jest wiadomo, cios w plecy od komara. To jest taka zapowiedź, przepowiednia tego, że w twoim otoczeniu jest osoba, której ufać nie wolno. To są plecy, no wiadomo, mamy ten i ty, Brutusie, przeciwko mnie, cios w plecy, nieładnie, komar też jak tak zrobi, to też nic dobrego nie wróży. Natomiast jeżeli pokąsana będzie ręka lewa, to bardzo dobrze, bo to wróży przypływ gotówki. Natomiast jeżeli prawa, to też bardzo dobrze, bo to oznacza, że sprawy urzędowe będą załatwione po myśli właśnie ciebie, moja droga widzko, jeżeli ciebie komar po prawej rączce pokąsał. A inaczej jest trochę z nogami, bo jeżeli nóżka lewa zostanie pokąsana przez takiego latającego, bzyczącego krwiopijcę, no to tutaj to właśnie te przepowiednie mówią, że jakiś tam plan nie zostanie zrealizowany. Niestety, jeżeli pierwszy raz będzie na lewej nodze, nie uda się zrealizować planu. Natomiast jeżeli pokąsana zostanie noga prawa, no to zapowiada się no niespodziewany wyjazd jakiś taki, ale ponoć ma być miło. Także widzicie, no z samych komarów no nie trzeba się tak obawiać. Komar małe żyjątko, ale jest też pożyteczny. Nie dość, że możemy sobie wywróżyć to, co nas czeka w najbliższej przyszłości, aż do następnych wakacji, ale także spełnia bardzo ważną rolę w ekosystemie. Musicie wiedzieć, że taki komar, taki mały latający krwiopijca żyje do 3 tygodni. No niedługo, ale no w tym czasie, jak już mówiłem, no komarzyce piją tą krew, no i dzięki temu mogą składać jaja. Mało znanym faktem jest również ten, iż one tak sobie latając, to również zapylają roślinki, także są bardzo, bardzo pożyteczne. Komary stanowią również źródło pożywienia dla jaskółek, drozdów, a w nocy to, co nam tak najbardziej doskwiera, na przykład mi podczas jeszcze teraz no, ciepłych wieczornych spacerów, wieczorem te komary też potrafią pokąsać, ale wieczorem one są pożywieniem dla nietoperzy. Jak już mówiłem, komarzyca w ciągu swoich 3 tygodni żywota na ziemi składa jaja. Składa ich od 2 do 3 tysięcy tychże jaj. No z tych jajeczek, no to potem są larwy. Larwy komarów w małych zbiornikach wodnych też są bardzo pożyteczne, bo słuchajcie, one muszą się odżywiać, prawda? Muszą coś jeść, pożywiają no, te wszystkie organiczne rzeczy, które są w tych małych oczkach wodnych, również bakterie. Także larwy komarów zjadają bakterie, które są w wodzie. Jednocześnie tutaj, jeżeli są panie, które wędkują, no to muszą wiedzieć, że zanim ryba stanie się wielką rybą i będzie na przykład polować na inne ryby, no to również małe rybki żywią się larwami komarów w tychże zbiornikach wodnych. Co dalej? Ropuchy, tak? Ropuchy też zjadają jako swój taki przysmak właśnie larwy komarów. To jest bardzo, bardzo ważne, bo my wszyscy tak mówimy, no komar wkurza, no oczywiście, bo to swędzi i tak dalej, ale one są, jak już mówiłem wcześniej, niegroźne, nie przenoszą chorób, nie przenoszą tego wszystkiego świnia, tych malarii i tych innych jakichś tam niebezpiecznych rzeczy. I tutaj no człowiek wytoczył wielką wojnę, wypowiedział wojnę komarom. Te wszystkie przecież środek ochrony roślin, ten DDT, podobno nawet jakąś tam nagrodę Nobla chyba dostał właśnie, że walczy z tym paskudztwem i tak dalej. No ale jeżeli trzeba się zastanowić, no przyroda nie lubi próżni, tak? Że nie ma tak, że wytępimy komary i nic w to miejsce nie będzie. No pomyślmy sobie, że na miejsce tych naszych rodzimych, niegroźnych, czystych, sterylnych komarów pojawią się takie komary uchodźcy, dajmy na to, o, gdzieś tam sobie przylecą,
bo tutaj u nas będzie wolne miejsce, tak? No i nagle u nas w Polsce zaczną komary przenosić jakieś tam choroby. Także no, nie walczmy z nimi, osłaniajmy się przed nimi oczywiście. Lawenda, czosnek, bazylia, to wszystko, co powiedziałem wcześniej, albo po prostu szybciej się przemieszczajmy. No, nie ma co walczyć z naszymi polskimi komarami, bo nie tędy droga, niech one sobie będą, bo innych nam nie trzeba. Serdecznie pozdrawiam. No ciekawie, o w ogóle napiszcie w komentarzach, czy pamiętacie te pierwsze ukąszenie komara z tego roku i co to wam wywróżyło i czy się sprawdziło. Serdecznie pozdrawiam. Bartosz mówił, taki niedzielny bonusik. Do zobaczenia.